nie chcę nigdzie jechać. Nie wiem, co to my tam w ogóle jedziemy. Zamiast pojechać do restauracji, sobie coś zjeść jak normalni ludzie, to jest no, jakiś obiad. Pojedźmy sobie na jakąś kolację. Wiolka, nikt tam nie chce jechać oprócz ciebie. Było tam fajnie, jakoś ci nie przeszkadzał basenik, fajnie się. Ale na kolacyjkę bym pojechał jakąś dobrą. Wiolka, nikt tam nie chce jechać oprócz ciebie. No nie masz jakiegoś problemu. Ale właśnie, po co ty tam chcesz jechać? Fajną klatę. Że słucham? Nie dotykaj mnie. To jest fajne. Aha, nie, czyli chcesz podotykać Filipa i dlatego my mamy z sobą jechać? Jaka desperacja. Dobra, wytłumaczę widzom. Witam państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i Wiolka właśnie chce jechać do Fame czy Shame. Znaczy w zasadzie to jest samo Shame, bo to wstyd jak cholera. To jest największy poziom cringe'u w internetu. Ale nadal oni są tak żenujący ci ludzie. Ja tam nie chcę. Ja jestem żenujący. Ja w życiu nie nagrywałem takiego gówna, bo to bym się wstydził. Szczerze mi się wstydził coś takiego nagrywać. Jednym wielkim gównem. Dobra, tak, cicho, bo Filip twój ma fajną klatę i ty chcesz jechać. Masz jechać. Nie wiem, widzowie, co wy o tym sądzicie. Ona do każdego mówi, że ma fajną klatę. Grubasa ostatniego, takie widziałem na telefonie, oglądała, też mówi, że klatę ma fajną. Dobrze, pojedziemy tam. Jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole, bo dzisiaj czeka nas niemiły dzień w domu Fame czy Shame. Ja już czuję, że tam będzie coś nie tak. Tam ci ludzie są nie do końca, styki mają poprzepalane. Nie nadaje się do nich. Ale masz gorsze od nich. Nie, tam same cringe'owe raki tam siedzą, naprawdę. Już, bo oni to będą oglądać. Już ich tak nie wyzywaj. Jak nas zaprosili, to musimy chociaż trochę szacunku okazać za sam fakt, że tam jedziemy, no bez przesady, tak? Już nie bądźmy tacy. Z baseniku se skorzystałeś, filmy nagrałeś i chciałbyś być zadowolony. Korzystałem tylko i wyłącznie, że nie mieliśmy noclegu o trzeciej w nocy i nigdzie nie można było wypożyczyć noclegu. No i ja przyjmą, tak to byś spał, byśmy spali. No dobrze, no to dlatego jestem wdzięczny za to i tylko i wyłącznie za to. No i nagrałeś jeszcze fajne filmy. Bądź wdzięczny i jedziemy. Dobrze, no pojedziemy tam. Pojedziemy, pomacasz tą klatę, to już spokój, no. Tak właśnie wygląda nasz samochód firmowy. Zobaczcie, co tu się dzieje, w sensie... Mariusza. Mariusz specjalnie brudzi z tyłu, bo uważa, że z tyłu. Ja kupiłem wam auto, znaczy tobie kupiłem, Mariusz, auto i nie dbasz o nie... No co to? Co to jest? Oni robią. Ale co to jest? To jest śmietnik czy auto? Oczywiście, że śmietnik. Jakby każdy dbał o porządek, czapeczka, to by tak patrz, nie było. No nie, no widzisz to, Karina? Czy... Ale tutaj lepiej się wygodniej siedzi. Czapeczka się znalazła. No, wszystko jest. Tu takie rzeczy możesz znaleźć, że i by tu jest szwedzki stół normalnie. Bruda się najgorszy. Ale byś się wstydził, nie? Kupiłem ci auto, w ogóle nie dbasz. Nawet hamulców nie wymieniłeś. Jak nie? Nie wymieniłeś. No to... Bo on kłamie tak na filmach wszystkich. Klocki to są hamulce, tak? Nie, tarcz nie wymienił. Na rozwalonych tarczach jeździ i wymienił tylko klocki. Nie są dobre. Ja już czuję, że ten dzień będzie po prostu zniszczony. W sensie ja będę zniszczony przez ten dzień. Jeszcze tam do tych... A, zresztą. Ja ogólnie tam się boję wchodzić, bo ostatnio jak tam nocowaliśmy, to by jakiś szczur pogryzł. Pogryzł się szczur? Normalnie coś piszczało, kwiczało, ja patrzę, a tam taki. Ale chyba przemalowali coś tutaj. Tutaj przed domem. Zgrzybniały dach, patrz. Siema, Filip. Witam wszystkich. Po co nas tu zaprosiłeś? Tak szczerze, po co nas tu zaprosiłeś? No jak to po co was zaprosiłem? Żeby spędzić czas, żeby... Proszę tutaj klatą. Coś zjeść. Jej. Można szybko się... Ale czekaj, no daj mi się przywitać. Ej, ale Wiolka, co ty robisz? Ale tak na starcie takie rzeczy? Po co zaprosiłem? No żeby pogadać, miło spędzić czas. Wiola, upadło się. O co ci chodzi? A zdejmiesz na chwilę koszulkę? Tak tylko na chwilę. Ale perfidność. Co wy nagrywacie? No nic nie nagrywamy, nagrywamy film, ale Wiolka, uspokój się, tak? Ale weź, nie. Ale nie, to przez was się wstydzi, dobra, nieważne. No ale tak nie, no w sensie, ja się... Dobra, po co nas zaprosiłeś? Tak szczerze, po co nas zaprosiłeś? No pogadać, miło spędzić czas, zmienić się doświadczeniem, no może trochę wypromować na was, ale to tak minimalnie tylko. No, bo chyba to jest główny powód, no nie oszukujmy się. Na YouTubie Fame, ja mam na TikToku. Gdzie masz? Słuchaj, nie, jak nie, ja mam więcej lajków od ciebie na TikToku, co ty w ogóle pieprzysz? Ja mam 120 milionów lajków, a ty masz marne... Ale pod TikTokami mam więcej od ciebie. Słuchaj, ile masz najwięcej pod TikTokiem? Nie wiem, z milion. A ja 40 milionów. Ale to są stare, już nieaktywne. Dobra, nieważne. Nie będę się z nim kłócić, kto ma większy Fame, bo... Zresztą w ogóle Kto to jest? TikToker będzie mi mówić. Kto go zaprosił? My jeszcze oni nas, no prosto. No. Nie wstrzymaj awantur, czemu jesteś taki toksyczny? Bo nie lubię TikTokerów. Ja też, no i co z tego? Przyjechaliśmy, a on szedł, on był normalny, ale szedł na złą stronę, tak? Kiedyś był normalny. Co, ja? On kiedyś był normalny, a potem szedł na złą stronę TikToka i go szatan pociągnął. TikTok jest świetny, naprawdę. No i widzisz? No dobrze, ale to nie zmienia faktu, że przyjechaliśmy. Ale możemy się dlatego obrażać. Bo zapłacili mi za to, dlatego nagrywałem TikToki.
jesteś moim przyjacielem. Ja mogę być dzisiaj twoim przyjacielem, ale... To każdego uważasz za przyjaciela. Tak, słuchaj, bo ja nie mam jeszcze żadnego TikToka. Nie mam ani jednego, bo nie nagrywam tego, ale mogę dzisiaj z tobą ja jestem po prostu negatywnie nastawiony. Nagrajmy, gdzie my jesteśmy w ogóle? Nic nie nagrywam, nie mów do mnie. Umowa ważna jest. Dzisiaj nagrywam z nim pierwszego TikToka, nie nagrywałem żadnego, ale dzisiaj pierwszy będzie z nim. No i będzie dotyczył mojego sklepu właśnie nowego. Już na wstępie. Mi się tutaj podoba. Kamuś. Dobra, już przesadzacie. Bądź, zachowujcie się, bo teraz wy się źle zachowujecie. Ledwo co przyjechaliśmy, już jakieś obrażanie kogoś. Dobra, chodź. Nie wiem, ogólnie przepraszam was, że jestem taki niemiły, ale cała ta sytuacja po prostu mi śmierdzi. Oni już weszli do środka. Śmierdzi mi po prostu, bo oni bezinteresownie nie robią nic. Ci ludzie po prostu lecą totalnie na fame. Tam wszyscy, którzy są. To jest totalne rakowisko. Filipa kiedyś lubiłem, kiedyś był moim nawet takim bliższym przyjacielem, ale zszedł nam naprawdę na złą stronę, dlatego wszystko tutaj już biorę tak pod znakiem zapytania. Wszystko jest tak naprawdę. Zobaczymy, co tam będzie się działo w środku. Wydaje mi się, że nic dobrego. Jest mega przestrzeń, ten dom jest warty około 8 milionów. Ile? 8 milionów. Ale po co kłamiesz? To jest ruina. Sauna, jaka ruina? Tu jest marmur wszędzie. Patrzcie, patrzcie na ten żyrandol. Ale ten... A lustro? A popatrz na lustro. Lustro, pół miliona złotych. Ile? Co jest? Kain? Kain? To jest Kain? To ty? Ale to ty jesteś? Siema. To był on? Ej, to był on? Czy to nie on? Bo on... What the fuck, czemu on udaje, że nas... Ej, stary, czemu on udaje, że nas nie ma tutaj? Nie wiem, czemu on nie chciał się przywitać. Może masz... Ale powiedz mi coś więcej na... Ale co, on jest taki perfidny, że się z nami nie przywita? On się zapytał, dlaczego Filip gada sam do siebie. Nie wiem, może ma zły humor, no. Dobrze, a... No jak ma zły humor, stary? On nagrywał ze mną pół roku i nagle... Ale może on nie wiedział, że wy przyjedziecie, bo ja w sumie mu tak średnio mówiłem. No ale mimo wszystko zauważył nas. Przywitaliśmy się z nim, mówiliśmy się, a on no jakby dobra, nas nie widział. Na mnie najeżdżacie, no to nie wiem, może porozmawiać. No to twój chyba, nie wiem, on tu u ciebie mieszka, co, no czy o co chodzi? Mieszka u mnie, mieszka. No to chyba dla ciebie powinniśmy najeżdżać, co? To jest mój przyjaciel. Dobra, weź powiedz coś więcej na temat tego. Zresztą widziałaś Karina? To jest z 15 wieku. Ale 15 wieku? Na pewno 15 wieku. To jest jakaś... Chodź, porozmawiamy. Widziałaś jaka patola? Patola? No nie wiem, może nas nie poznał. Pamiętasz, jak wtedy do nas parował? No ale dobra, no ale no jak mógł nas nie poznać? I pamiętasz, jaki wtedy był trzepnięty? Ale jak mógł nas nie poznać? Pamiętasz, jakie on miał stany dziwne? Ale jak może teraz też ma, tak? Ale jak mógł nas nie poznać? Może zaraz pójdziemy tam, on się nas rzuci i powie: o Jezu, Kamuś, Karina, Viola, wszyscy. Przecież pamiętasz, jak się zachowywał? Jak miał takie trzaski. Nie pamiętasz tego? Daj mu chwilę. Nie wiem, mi się wydawało, że by nas olał i by się do nas nie przyznawał, ale mam to w dupie, bo to on jest przegrywem totalnym, a nie ja. I mam to gdzieś, ale to było przegięcie, nie? Mówiłem ci, że ten dom, że w tym domu są chorzy ludzie. Mówiłem ci od razu. No i szczury. Ten basen, ale ja tu byłem w stanie. Ale oni nie byli. Byli. Dobra, zapraszam, no. Proszę. Mariusz chyba. Ale tu... Ten basen, słuchajcie, ten basen jest... Jedyna ekipa w Polsce ma basen kryty. Jedyna ekipa w Polsce. A wy jesteś... Ten basen kosztuje kilka milionów. Ile? Kilka milionów. Ile? Wybudowanie. To jest specjalna woda, którą sprowadzamy ze źródeł alpejskich. To idzie takimi... Ty słyszysz, jak on kłamie? Nie, ja nie kłamię. Nie. Ty, a kto to jest w ogóle? Nie, nie jest mikrofon. Słyszysz? Przestań, ale co to jest w ogóle? Ale jest nagrywa, dobra, nie ale dobra, ja i tak wiem, że to jest do odcinka, więc nie rób sobie ze mnie jaj. Jak to jest kradł was najpapę? Nie, robisz sobie ze mnie jaj. Was bardzo. Nie, dobra, Wielka, idź. Dobra, stary, on jest taki śliski, to jest obślizgły. To jest woda ze źródeł alpejskich. To jest obślizgły. Zobacz, jakiś brud na tym normalnie. Jakie robaki, patrz. Robaki są, zobacz. Widzisz to? Ty bez kitu, to się rusza. W ogóle, co drugie słowo kantuje, jakieś miliony wymyślę, Melina za 200 tysięcy maksymalnie. Nie, ten dom jest warty z 2 miliony maksymalnie, 3. 2-3 miliony, bo to jest ten basen, to... Ale 8 milionów, nie mówię coś tam, że 15. 8 milionów to może to było warte 30 lat temu, jak to budowali. Zarobaczałe, szczury biegają, śmierdzi tu takim śledziem. Nie wiem, chodźmy z tym. Nie, no dobra, musimy nagrać odcinek. Ale oni chcą się napawać, wiesz, że my mamy fame i oni chcą się napawać tym, ponagrywać nas. Myślisz? No tak.
tylko o to chodzi. Myślisz, że tu chodzi o fame? Chcą wycisnąć fame? A chociaż pokajnie, powiem ci, że chyba nie. Bo on się w ogóle... Ale wiesz, on jest też troszeczkę... Wiesz co chodzi, nie? To on tam nie ogarnia. Mi się wydaje, że tutaj chodzi o herbatę z Indii. Właśnie idziemy się jej napić. Herbatę z Indii? Tak. Herbatę z Indii, wody alpejskie, na herbatę, wszystko tu mają. Na wody alpejskie stary. Ja się czuję jak on był, nie wiem, gdzieś w Grenlandii. Ja tutaj mam ciasteczka po prostu na Dobra, chciałaś tutaj mnie trochę, bo może ciasteczko, weź zjedz. Ale ja chciałam... Cześć. Weźcie patelki, poczęstuj się. Hej. Ty stary, co ty robisz? Nie przeszkadzajcie, ja oglądam najlepszy content na polskim YouTubie. Jak najlepszy? Że słucham? Ale co ty jeszcze, tylko kokosowe? A w sumie wezmę sobie jedno. Mógłbyś się troszkę przesunąć, bo nie widzę telewizora. Ale ty nie mógłbym, stary. Lubisz Marka. Ja lubię bardzo Marka. Dobra, wyłącz to. Jak to oglądasz? Stary, dlaczego udajesz, że mnie nie poznajesz? Chodzi o to, że oglądam Marka i wchodzisz mi w obiektyw. Ale czemu udajesz, że mnie nie poznajesz? Dlaczego udajesz, że No, no, stary, wyciągnąłem rękę do ciebie, żeby się przywitać. To jest po prostu niekulturalne, ja oglądam... Nie, to nie jest niekulturalne, co ty zrobiłeś w stosunku do mnie, stary. Ja w stosunku do ciebie? No tak. A ty w stosunku do mnie jak? No ja ci podałem rękę, stary, i poszedłeś. Stary, oglądałem Marka. Marka oglądałeś się w korytarzu, tak? W salonie. Ale człowieku... Ty, on mu coś odbiło znowu. Ale tak podle nie ma sensu, bo... Zejdź mu, jak chce oglądać, to nie ogląda. Hamie, przerwałeś. Stary, chodź na chwilę, chodź na chwilę. Jestem spleśniony. Czy co? Spleśniony jestem, tak. Pleśnia. To nie jest pleśń. Może ci czegoś dosypią. Zjadłeś to? Nie. Ja zjadłem inne ciasto. A co ty robisz? Nagrywam filmy. Potem na TikToka to wstawię. Stary, ale mówiliśmy, dogadywaliśmy się, że nie ma żadnej promocji z naszej Dobra, strony. Dobra, ale ja się z nim dogadałem, że jednego no można z promocją moich blues. Pierwszy TikTok. Ale z nim. Dlaczego tak, nie Także zapraszam. Tutaj coś jest nie tak, nie? Nie, na ciastka coś było posypane. Ten Kain, macie ciasteczka, wszystko jest. Mi się wydaje, że Kain specjalnie. Zabielski jest za miły on jest. Jak taki... Oni są za mili. Za miły. Chodź tu, chodź tam. Cześć. Siema, hej. Ile macie na Instagramie? Ojoj. 100 tysięcy. Ja mam 800. No. Słyniesz się? Tak. A co, jakieś współprace? Tak zapytałaś na Instagrama. A, tak z ciekawości, bo wiecie, też I tak mam... się przesiadać, bo najpierw przesiadać tutaj koło A tu jest brudno za pisem. A, tu jest brudno, tutaj jest... A co z tym Instagramem ogólnie? Ważny jest? Tak. Głównie tam działam, dlatego tak się zapytałam, bo słyszałam o was. Jak on ma 100, to już tam jest brudno, tak? A to już jest czysto. No bo na początku to było czyściutko, a teraz tak Nie, poczułam, że jest... Aha, że... Ja też tak czuję, że jest brudno, bo zostawię was tutaj. Słuchaj, bo tam jest trochę, ja widziałem. Tak brudno, trochę brudno jest. Słuchaj, weź chodź do mnie trochę. Chodź. Ja ci pokażę, gdzie jest czysto, bo ja znam miejsce, gdzie jest czysto. Stary, co jest? No nic, nie widzisz co robią? No co robią? Nie widzisz? Ale no, co? No wiesz, no to jest twój dom. No nie wiem, no ja z Kingą myślałem, że mam fajne relacje. Ej, ale stary, ogólnie to tak dziwnie wygląda, stanęli tak z boku, jakby... Co to w ogóle ma być? A czemu oni tak z boku sobie stanęli? W ogóle to jest mega nienaturalne. Każdy na fejm jak leci, zobacz, przyjechaliśmy, oni mieli fajne relacje, teraz nagle poszła teraz do Mariusza. O czym oni gadają? No, o czym mogą inne... A weź, co ty w ogóle za pytania zadajesz, o czym oni rozmawiają? Chyba nie wiesz, o czym oni rozmawiają? O czym mogą rozmawiać? Coś rozmowa im się kręci. Jak on prawie nic nie wiem. My nie podsłuchujemy, tutaj o czymś innym rozmawiamy. Ale jak stanęliście z boku, to stańcie z boku, a nie obok nas. No bo stanęliśmy... No i co, chcecie pokazać, że laskę poderwałaś, czy co? Bo ja nie rozumiem. Chcę się pochwalić teraz. To stań z boku, a nie obok mnie. To może pokażesz mi swoje zdjęcia na Instagramie, co? Czekaj. Ile masz na Instagramie? Czemu ja okłamałaś, że masz 800 tysięcy na Instagramie? Weź, no bo, nie odzywaj się do mnie, okej? Okay? Bo... Ale to jest ale drugie nie konto. To jest drugie konto. Ale zraniłaś się, tak? Zraniło cię to. Okłamał mnie. No bo to ja mam jednak 800. Warto kłamać? Warto tak kłamać? Chyba już bo nie uwierzy. Ale wywłoka na fame poleciała. Patrz ty, ja myślałem, że ona na mnie... Ale to tak luźno sobie rzucić. A to po co mówiłeś, że masz 800? Tak po co kłamałeś? To rzucił, on to dla beki zrobił no przecież. To żarty były specjalnie, żeby zobaczyć jaka to jest... Reakcja jaki będzie. To jest typ dziewczyny właśnie. Ale zanim nie znała żadnego fame, to do kogo pierwszego podeszła, tak? Ale to ogarniacie w ogóle fazę, ogarniacie co tu się dzieje. Ja mówiłem wam od razu. Ale... Basen zgniły, zrobaczały szczury. Po prostu
instytucja jakaś. A nam co się dzieje? Nie wiem, stary, ciężko mi się oddychać. Jakoś dziwnie się czuję, naprawdę. Miałem jakieś dreszcze, czułem, naprawdę. Co jest, zredziasz? Wyjedliście te ciastka? Ja Oreo. Tak, no, miałem ciastko. Jedno czekoladowe. Tylko jedno ciastko, ale stary, dziwnie, naprawdę. Poczekaj, ja muszę... usiądę. Ja muszę usiąść. Przerwij. Ale co się dzieje, dredziarz? Poczekaj, weź go, złap. Wszystko okej? Okay? Ja myślałem, stary, że to jest z skitu. Weźcie usiądźcie. Tu jest... Dredziarz, chodź, usiądź tu. Usiądź, mam zawroty w głowie. Mówiłem wam, że z tym domem coś jest nie tak. Nie, ale zamów mi jakieś normalne. Nie możemy jedzenie. Tego tak zostawić, no. Stary. Ja muszę Ja muszę to przejść czymś innym. Wodę, przynieś. Dobra, wodę, przynieś wodę, tylko z kranu. Co jest, dredziarz? Masz. Napisz, masz. Ile tego zjedliście? Nie wiem, stary, cztery ciastka jakoś. Nie, ja tylko jedno Oreo zjadłem. I co, wszystko? Aż się oblałem, no ja naprawdę. Czy woda mi coś pomoże, nie? Mi jest coraz gorzej, naprawdę, duszno mi jest strasznie. Dobra, ale wiesz co? Nie, Mariusz, weź mnie gdzieś zaprowadź, ja się muszę położyć. Muszę wejść do środka. Ja się muszę, wejść do środka. Dredziarz, chodź do środka. Zaraz Adam, po ciebie wrócę. Dobra, co ty, dredziarz, robisz? Wiochę mi robisz? Ze mną. Nigdzie nie idę tu na zdjęcie, nie tu! Nie tu, dredziarz! Ale tu wiocha tu zdjęcia robisz. Nie, chcesz im fame robić? Chcesz im robić fame? Nie, ale chciałem zdjęcie zrobić. To po co? Nie, bo im tylko na tym zależy, nie czaisz tego? Ale chciałem zdjęcie zrobić, no nie mogę zrobić w tym. Nie, chodź na pół. Nie, nie zrobię stąd zdjęcia. Ale mówię ci normalnie. No nie, ale ja cię proszę, żebyś ciągnął tą koszulkę, to cię kurwa proszę. Dobrze, że przyszliście, ona cały czas mnie mówi, żebym tą koszulkę ściągnął. To po co z nią siedzisz tutaj? No chcę jej TikToki pokazać, no. Aha. Ale mów dobrze, ale po co? Dobra. No zobaczysz! Dobra, ściągnij tą koszulkę, bo ona będzie pieprzyć cały czas. Po co? Ale będzie mi gadać, nie czaisz? Ona tylko tu po to przyjechała. Dobrze, to proszę, wypromuj mnie na Instagramie. Nie, Wiolka, nie! Ty się nie odzywaj, co ty masz do gadania? No to jak już... Ja cię wypromuję, stop. Nie ma opcji, Wiolka! Oni tylko na to liczą, nie czaisz tego? Nie, no to ja się nie... Ale po co ja mam w takim razie po co ja mam rozwierać się? Ale nie zwracaj na to uwagi, zdjęcie zrobimy ładne. Dobra, okej, dredziarz. Spokój się, nie możesz się zachować. Okej, dredziarz, ja rozumiem, że ona na mnie leci, po prostu chce mnie zobaczyć bez koszuli. Na chwilę. Dobrze, okej. Świętego spokoju, okay. Tak? Dla świętego spokoju. Oznaczysz i nie tak. Dobra. Czyli, ale nie dotykaj mnie. Mam ściągnąć koszulkę, tak? Tak. Zajmij ci to chwilę i tyle. Ale na 10 sekund. Dobrze, no. A, Jezus! Jezus, ale o co? Ale chwilę, no spokojnie. Ja jestem chora. To jest człowiek. Ja nie chciałam tylko dotknąć. Nie dotykaj mnie, najgorszy taki. Ty wszystko popsułeś. Ja popsułem, ty jesteś obrzydliwa. Jesteś obrzydliwa. Okropne to jest, okropne. Jesteś obrzydliwa. Zostaw ludzi. Na wsiach prywatnych. Nie dotykaj mnie. Fuu. Jak się czujesz? Lepiej. Bo ty dużo tych ciastek zjadłeś, nie? Myślisz, że to od tego jest? Jak czujesz? Na co ci to wygląda? Ciężko miałem żołądku. Ale połóż się, człowieku, połóż się, bo ty mdlałeś dzisiaj. Ja byłam tak zajęta, wiesz. Dobra, Wiolka, ty się nie odzywaj. Cicho bądź w ogóle. Jakoś cało mi się zrobiło, później poszedłem do góry, położyłem się i jakoś po 10 minutach zwymiotowałem. Masakra, teraz już trochę lepiej. Może przeterminowane było, czy coś? Nie, ale masakra. A mówiliście o tym? Nie było czasu. Gdyby nie było? No tak, półtorej godziny. Półtorej godziny. Ale dobrze, że ogólnie, jak zamiotowałem, to jest. Odpocząłeś przynajmniej trochę. Ja bym się nabił czegoś i może też przegryźć. Ale lepiej, dasz radę chodzić normalnie? Czy... Ja myślę, że tak. Jak już zamiotowałem, to jest naprawdę. A no to, no to chodź. Tak lepiej się czujesz? No, możesz normalnie zejść? Dobra, zabijamy stąd. Chcesz się wymiotować? Nie chcemy się już tu wymiotować. Co? Zamknęli nas, zobacz. Co tu się dzieje w ogóle? Nie mają wyjść. Wszystko jest zamknięte. Jak jest zamknięte? Dlaczego to jest zamknięte? Dlaczego to jest zamknięte? Wyjść chcemy stąd! Dlaczego to jest zamknięte, się pytam! Czemu to? No? Dlaczego jest zamknięte? Krzyczymy, bo chce wyjść stąd! Czemu po prostu wyjść? To jest zamknięte! Nie! Ty, ale co to nie... To jest jakiś koncerne, stary! Zamknęli nas! Ty, no to ci psychopaci nas zamknęli! Ej, możesz sobie dało przesłać. Otwórzcie te drzwi cholerne! Normalnie, wyjdź z domu. Wy nigdzie się nie wybieracie. Ale jak się nie wybieramy nigdzie? Przecież zostajecie. Nie zostaniemy tu, chcemy wyjść stąd dzisiaj. Jeszcze nie chorami, my chcemy wyjść z tego domu. Zaprosiłeś nas po to, żeby... Masz jakiś filo czy coś? Jakieś otrute ciastka dałeś, człowieku. Ale czemu siedzicie?
Podaliście nam otrute ciastka? Oni zasnęli. Adam, ty gotował. Jakie otrute ciastka? Ty wiesz, nie jest moja wina, że ma problemy żołądkowe. Ja nie mam żadnych problemów żołądkowych. Po tych ciastkach się źle poczułem, a z tobą im było. Ale dobra, co ty zaraz wy będziecie mieli problemy żołądkowe, jak stąd zaraz nie wyjdę, nie rozumiecie czegoś? Chcę wyjść z tego domu. Zagrzybiałego, starego, ohydnego domu. Ale nie dobra. W jakim celu nas zamknąłeś? Po co nas zamknąłeś? No dobra, okej, dobra. Po pierwsze to tu zostajecie w ogóle, bo dołączacie do ekipy. Że słucha? Oznaczcie mnie wszyscy na Instagramie, żebym miał więcej obserwacji. Ty zwariowałeś! Ty zwariowałeś, ja myślałem, że ty jesteś normalny. Ja was nie wypuszczę, jak to jest pancerne. Przecież to są szczury! Ja was nie wypuszczę, to jest pancerne, to jest dom, który po prostu stoi. Ale my nie dołączymy do ekipy nigdy. My mamy swoją ekipę, wy macie swoją i tak zostaniecie. Zobaczymy, co powiesz po trzech dniach, jak nie dostaniesz jedzenia. Właśnie. Ja już, ale ja się to że słucham? A ja że słucham? Pokój dla was przygotowałem. Oni nas tam jeszcze? Bez przesady. Ale wiesz, że się stąd wydostaniemy. Ale jak? Po trzech dniach to oni będą w jednym pokoju wszyscy razy zamknięci, nie? Dobra, daj spokój. Na pewno znajdziemy sposób. Dobra, jesteście. Dajcie mi spokój. Nigdzie nie wychodzicie. Zostajecie. Otwórz te drzwi, kurwa! Otwórz te drzwi! Iście sobie, róbcie co chcecie. Dobra, i tak sobie ale poradzimy. Ale widziałeś, zamknęli nas, żeby promo dostać. Na pewno znajdziemy sposób, żeby stąd wyjść. To nas tu szczury zeżą. A ty co, cieszysz się z tego powodu? Tyle z nami byłeś, nagrywałeś i nawet nie chcesz nam pomóc stąd wyjść? Teraz nas zamykasz nagle? Odwalimy ci teraz psychiatrę? Ale możecie... Tym zbrodem waszą przyświetlić. Możecie mi posłuchać sekundy. Byliśmy ekipą i teraz znowu jesteśmy. Ty jesteś chory, nie? To ogólnie wszystko jest chory. Ale my poszliśmy w swoje strony i nie będziemy już. On jest chory. Oni wszyscy tutaj są chorzy. Już wiem, dlaczego ciotkę zamknęli w psychiatryku. Myślałem, że to... Co on robi? Jakby jutro nagramy po prostu wspólny odcinek. Nic z tobą nie nagram. Nic, wiedziałem, że coś śmierdzi od was, ale nie wiedziałem, że aż tak, że jesteście na co mieliśmy nagrać, to nagraliśmy, rozumiesz? Ale co? Po co się kłócimy? Musimy znaleźć sposób na wyjście. Ja mam materacę, będziecie spać tutaj na górze, mam dla was pokoje. Ty jesteś niepoważny. A tam im miałeś materaca? Co ty robisz? To co, im dasz materaca, co, a mi nie dałeś materaca? Ale co? No ale o co ci chodzi? No to daj mi materac. Dobra, już weź przestać. Naprawdę, bo ty chodzi, co jakiś mężowie swojemu nie dają materaca na podłodze. Ale teraz ja nie rozumiem już sam. A co, ty na podłodze spałeś? Ja spałem w składziku na dole, a on teraz do was z materacami jakimiś. Nie, dobra, sam weźcie mi to, otwórz ja to tam, teraz ale ja nie mam, on tylko ma. Będziesz miał materac, jak tam otworzysz i stąd wyjdziemy i będziesz miał to tak nie działa, to tak nie działa. Chodź do pokoju, będziesz ze mną, chodź, pokażę ci. Ze mną do pokoju, dawaj. Dobra, na jedną noc zostajemy. Że słucham? Że słucham? Ale to tam mam pokój, tam mam pokój. Ale jutro wrócimy, jutro na tym pójdziemy. Ona jest niepoważna. Bo to wszystko i tak przed nią, tutaj przed nią. Tak, bo ona chciała do niego przyjechać, to nic nie zostanie. Ty to widzisz, Karina? Spokojnie, spokojnie, moi drodzy, spokojnie. Spokojnie, jutro będzie też freeze, będziemy jedną największą, najlepszą. Jesteś chory, wy jesteście chorzy. Kto chce też pokój? Viola już ma swój pokój. O, może ty chcesz pokój. Nie, nie chcę. Dawaj. Dobra, radzę ci dać pilota do wyjścia, bo chcę stąd wyjść. I macie jeszcze na to z 10 minut. Nie ma żadnego pilota, jest pancerne zamknięcie. Zostańcie sobie z Violą, z nią możecie sobie żegnować, ją możemy zostawić i my uciekamy. Superowe maseczki. I co, wypuścisz nas? No i dawajcie już, zostańcie. Viola już w ogóle pokochała wannę, sam tam się kąpie. Więc no, może wy też zostaniecie. Violi się podoba. Sauna jest opcji. Na dole, bilard jakby. Nie ma opcji. Pizzę zamówimy, będzie okej. Nie, dobra, tam i tak nie wyjdziecie, bo jest zaryglowane wszystko, ja tam idę. Czyli tam idę do tego? Zaraz wrócę tam. A gdzie idziesz? No, tam. Zaopiekuję się Violą tam. Poczekajcie sami. Obrzydliwy jest, nie? Tak samo jak ona. Obrzydliwiec! Ja pięć. Ty? O, jest otwarte? Nie, mi się, wydawało mi się, tam coś się odbijał. Dobra, musimy stąd wyjść. Oni nas nie pilnują, oni nas nie pilnują. A to jest na pilota czy na co? Na pilota. Czyli dobra. A nie ma guzika jakiegoś na ścianie? Nie. Dobra, skończ nagrywać, jak znajdziemy to znajdziemy. Jak znajdziemy to znajdziemy, nagramy już. Ja oni tu siedzieli gdzieś. Dobra, otwiera się, dawajcie, dawajcie! Dobrze, ten pilot znalazłem, pieprzony debile. Dobra, jesteśmy, tutaj wyszliśmy. Chodź. Nie zwracaj uwagi, bo oni zaraz wyjdą. Viola, zostawiamy nas sobie, nie do auta. W ogóle wchodzimy do auta. Nie ma co, wyłącz tą kamerę, proszę cię, wyłącz. W ogóle tam przy wyjściu, przy śmietniku były też szczury. Ja widziałem też, ja też widziałem. Szczur zapieprzał gnój taki szary.
Jezu, ale powiem wam, że oni to teraz będą próbowali obrócić w prank, a że to niby był prank, a ja w rzeczywistości to nie był prank. Oni chcieli po prostu z nas wydoić fame. I ja nie komentuję. Możliwe. Oni to specjalnie nagrali sobie, że niby to jest prank, żeby w razie czego co policji pokazać, rozumiesz? To jest taki, wiesz, dowód. Że dowód w sprawie niby, że rozumiesz, że niby to jest prank, ja rozumiem, a to wcale nie był prank, bo to przez głowę. Bo było widać, że to oni pragną tego fame'u, widziałeś to? Ja widziałem. Oni cały czas oni o tych oznaczyli, ale mówiłem od razu, jak tu jechaliśmy. Ale nawet jak kamera była wyłączona, oni co chwila podchodzili, żeby promo, żeby zrobić, no. Ale to są tacy ludzie, no to ci mówiłem od razu. Dobrze, jedźmy już. I od początku coś nie pasowało. Jeszcze śmierdziało, tam i te szczury i robaki jeszcze w basenie były. Bo w...